Wniemanie, wniemanie Gawarit Balszoj, czyli Lotniczy Głos w Waszym Domu. Po raz czterdziesty spotykamy się w Lotniczym Przeglądzie Tygodnia, jedynym na polskim YouTubie programie w całości poświęconym wydarzeniom, które w ostatnich dniach i tygodniach rozegrały się na całym świecie w lotnictwie wojskowym. Będziemy dzisiaj na Ukrainie, będziemy w Turcji, ale także w innych częściach świata, gdzie w mijającym tygodniu działo się naprawdę sporo. Na koniec tradycyjnie zajrzymy do Polski, gdzie prześledzimy wszystko, co wydarzyło się w kraju nad Wisłą, gdzie wielu z nas ciężko pracuje na swój kawałek chleba. Zgodnie ze starą tradycją, na rozbiegówce pojawił się samolot z numerem odpowiadającym numerowi lotniczego przeglądu tygodnia czyli w tym przypadku Gloster Meteor, który nosił fabryczne oznaczenie Gloster G41. No to co? Zaczynamy. 18 lutego 2024 roku Ukraina. Ukraińskie siły powietrzne chwalą się zestrzeleniem kolejnych rosyjskich samolotów. Źródła zbliżone do ukraińskich władz donoszą o zgłoszeniu zestrzelenia co najmniej czterech samolotów Su-34, a także Tuzina, dronów kamikadze oraz jednego pocisku krążącego. Do zestrzelenia samolotu SU-34 miało dojść w niedzielę rano w rejonie Ługańska. Zgłoszenie zostało potwierdzone przez ukraińskie władze, jednakże trudno nie ulec wrażeniu, że na odcinku Ługańskim rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę działania bojowe prowadzone przez siły rosyjskie. Potwierdzeniem zestrzelenia samolotu Su-34 w rejonie Ługańska jest nagranie zaprezentowane m.in. na portalu X na koncie Kyiv Post. Jednakże dziennikarze Kyiv Post sami przyznali, że nie są w stanie przeprowadzić niezależnej weryfikacji wspomnianego materiału wideo. Według Artioma. Lysogora do zestrzelenia Su-34 doszło po tym, jak pilot samolotu przeprowadził udany atak na pozycję ukraińskich żołnierzy z wykorzystaniem bomb kierowanych. Zdaniem niektórych maszyna miała spaść na zabudowania cywilne. Pojawiają się także głosy, zgodnie z którymi w dniu 17 lutego doszło do zestrzelenia trzech kolejnych rosyjskich maszyn bojowych, w tym dwóch samolotów Su-34 i jednego samolotu Su-35, jednakże dane te są trudne do zweryfikowania. 19 lutego 2024 roku Korea Południowa. W ramach działań prowadzonych przez Koreańską Agencję Uzbrojenia, producent samolotów Korea Aerospace Industries zawarł kontrakt na budowę co najmniej 120 samolotów wielozadaniowych piątej generacji KF-21 Borame, które budowane są wspólnie z rządem Indonezji. Rząd Indonezji od kilku miesięcy dawał się poznać władzom koreańskim jako Delikatnie mówiąc, nierzetelny partner. Indonezja od miesięcy zalegała z opłatami, a później kilkukrotnie podejmowała próby nielegalnego przejęcia części koreańskiej dokumentacji projektu KF-21. Aktualni Koreańczycy wciąż współpracują z Indonezją nad opracowaniem nowego samolotu, natomiast współpraca ta Idzie jak po grudzie. Pomimo niezakończenia prac nad KF-21, został zawarty kontrakt, który dotyczy dostawy co najmniej 120 samolotów. Ostatnie maszyny zamówione w ramach tego kontraktu mają zostać przyjęte do służby w koreańskim lotnictwie wojskowym do końca 2032 roku. Koreańczycy zakładają, że samoloty KF-21 będą pozostawały w służbie przez co najmniej kilkadziesiąt lat, mówi się tutaj nawet o 40-50 latach. 19 lutego 2024 roku: Japonia. Japońskie władze zadeklarowały, że podczas prowadzonych przez Japończyków prac nad stworzeniem samolotu następnej generacji konieczne będzie sięgnięcie po wsparcie państwa trzeciego. Aktualnie nie wiadomo jeszcze, z kim chcą współpracować Japończycy. Wiele wskazuje jednak na to, że będą to Wielka Brytania i Włochy. Wiele wskazuje także na to, że już niebawem Japonia zacznie zrzucać okowy narzucone na nią po zakończeniu II wojny światowej przez różne zapisy konstytucyjne. W tym kontekście najczęściej wymieniane są m.in. zapisy dotyczące eksportu uzbrojenia, które obowiązywały od 1976 roku. Japońskie siły samoobrony wcześniej mogły Eksportować sprzęt jedynie do Stanów Zjednoczonych, obecnie będzie to ulegało stopniowo zmianie. Czyżbyśmy mogli się spodziewać wielkiego powrotu samurajów? Zobaczymy. 19 lutego 2024 roku Niemcy. Władze niemieckie podjęły współpracę z koreańskim producentem samolotów bojowych Korea Aerospace Industries. Koreańczycy podpisali z Niemcami umowę dotyczącą zawarcia Ugody w sprawie prowadzenia współpracy z niemiecką wytwórnią Deal Defense, która zajmuje się głównie produkcją wyposażenia obronnego przeznaczonego na rynek europejski. Jednym z podstawowych produktów, za które odpowiada firma Deal Defense, są rakiety klasy powietrze-powietrze IRIS-T. Zgodnie z deklaracjami koreańskiego producenta, głównym celem zawartego obecnie porozumienia jest przeprowadzenie integracji niemieckich pocisków IRIS-T z samolotami FA-50. Może to stanowić pewne zaskoczenie, gdyż obecnie jedynym europejskim użytkownikiem samolotów FA-50 jest Polska i raczej nic nie wskazuje na to, by państwo nasze miało zamiar kupować pociski IRIS-T. 19 lutego 2024 roku Tajwan. Jak donoszą przedstawiciele władz tajwańskich, nad cieśniną tajwańską znowu robi się tłoczno, gdyż tylko w dniu 19 lutego doszło do co najmniej siedmiu przypadków naruszenia tajwańskiej strefy dozoru powietrznego przez samoloty należące do Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Do zlokalizowania chińskich samolotów doszło w strefie identyfikacji celów powietrznych rozciągającej się wokół Tajwanu. Według Tajwańskiego Ministerstwa Obrony Narodowej żaden chiński samolot nie przekroczył linii wyznaczonej przez środek ciśniny tajwańskiej, ale wiele wskazuje na to, że ze względu na liczne przypadki naruszeń dokonywanych przez chińskie lotnictwo, w ostatnich tygodniach część wspomnianych naruszeń nie została podana do. Publicznej wiadomości, żeby nie wprowadzać na Tajwanie atmosfery strachu. 20 lutego 2024 roku Chiny. Władze tajwańskie nadal nie narzekają na brak okazji do spotkań z chińskimi samolotami, których piloci nadrobili straty z ostatnich kilku dni. Tylko między godziną 6 rano w poniedziałek a godziną 6 rano we wtorek 20 lutego doszło do namierzenia 24 chińskich samolotów prowadzących operacje w tym rejonie. Tajwańskie radary potwierdziły naruszenie strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu przez cztery chińskie samoloty bojowe, które nadleciały od strony południowo-zachodniej. Dwa kolejne pojawiły się od północnego wschodu. Jednym słowem, jeśli ktoś chciałby zobaczyć dużo chińskich samolotów, to zapraszamy do pływania po ciśnienie tajwańskiej. Trzeba tylko uważać, żeby jedna i druga strona nie miała problemu ze zbyt lekko chodzącym spustem. 20 lutego 2024 roku: Chiny. Jak donoszą zachodnie agencje prasowe, władze chińskie dokonały opatentowania projektu pierwszego w historii tego państwa samolotu wielozadaniowego z napędem odrzutowym, posiadającego zdolność do pionowego startu i lądowania. Pierwsze doniesienia na temat planów budowy podobnej maszyny pojawiały się od 2015 roku, jednakże wówczas były traktowane po prostu jako ciekawostka. Według zachodnich dziennikarzy zastrzeżenie patentu miało mieć miejsce w 2022 roku, natomiast oficjalne zarejestrowanie patentu miało nastąpić co najmniej 23 maja 2023 roku. Przy okazji ujawnienia informacji na temat opracowania chińskiego samolotu pionowego startu i lądowania, a także zastrzeżenia patentu, opublikowane zostały dwa rysunki, które mają przedstawiać zasadę działania nowej chińskiej maszyny. Dla szczególnie zainteresowanych polecam zestawić sobie te materiały ze schematem działania samolotu Jak-38. Ciekawie, prawda? 21 lutego 2024 roku, Tajlandia. Królewskie Tajskie Siły Powietrzne rozpoczęły proces poszukiwania nowego samolotu wielozadaniowego, który ma zastąpić szybko starzejącą się flotę wykorzystywanych obecnie przez to państwo samolotów F-16, F5 i Alpha Jet. Generalnie rzecz biorąc, na stole znajdują się obecnie dwie propozycje, które traktowane są jako najpoważniejsze i najbardziej opłacalne. Pierwszym z nich jest zakup co najmniej 12 samolotów wielozadaniowych F-16. Trzeba przyznać, że byłoby to rozwiązanie pozornie najbardziej logiczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecnie w Tajlandii wykorzystywane są samoloty tego typu. Drugie rozwiązanie, zaproponowane przez władze Tajlandii, obejmuje zakup 12 szwedzkich samolotów JAS 39 Gripen, które również są brane bardzo poważnie pod uwagę w kontekście zastąpienia starzejącej się floty samolotów F-16. Jednakże oba rozwiązania są traktowane przez władze tajskie jako przejściowe, gdyż docelowo planowany jest zakup samolotów piątej generacji. Aktualnie największe szanse na zamówienie z Tajlandii mają samoloty F-35, jednakże władze tajskie nie są w stanie pozwolić sobie na podobny wydatek w się przewidzieć przyszłości i póki co odkładają pieniądze na dokonanie tego zakupu. 21 lutego 2024 roku Ukraina. Władze ukraińskie po raz kolejny poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu bojowego. I tym razem miał to być myśliwsko-bombowy Su-34. Doniesienia te zostały potwierdzone przez stronę ukraińską, jednakże jak do tej pory trudno powiedzieć coś więcej na temat dokładnych okoliczności czy pochodzenia samolotu, który miał zostać przez Ukraińców zestrzelony. Doniesienia o licznych sukcesach ukraińskiego lotnictwa zbiegły się w czasie z porażkami oddziałów ukraińskich na froncie. Ukraińcy mieli utracić m.in. Avdiivkę, o którą w ostatnich miesiącach toczyły się zacięte walki pomiędzy żołnierzami obu stron. Oznacza to tylko jedno: Ukraina potrzebuje sukcesu, a sukcesy w zwalczaniu rosyjskiego lotnictwa wojskowego są całkiem dobrym sposobem na poprawę własnego wizerunku w mediach. 21 lutego 2024 roku Turcja. Jak donoszą przedstawiciele władz tureckich, w środę miał miejsce pierwszy lot prototypu nowego tureckiego samolotu bojowego, który ma stać się pierwszą maszyną bojową budowaną od podstaw przez turecki przemysł wojskowy. Samolot na dodatek jest traktowany jako maszyna piątej generacji mowa bowiem o słynnym Kaanie, który wcześniej nosił oznaczenie TFX. Pierwsze prace nad projektem rozpoczęły się w 2016 roku, gdy Turcja była jeszcze traktowana jako członek programu budowy samolotów wielozadaniowych F-35 przez koncern Lockheed Martin. Później sytuacja zaczęła się nieco komplikować, ponieważ Turcy, pomimo nacisków amerykańskich, zdecydowali się na zakup rosyjskich systemów przeciwlotniczych i zostali wyrzuceni z programu. I wówczas okazało się, że samoloty opracowywane przez Turków nie będą stanowiły uzupełnienia dla floty samolotów F-35, tylko będą, że tak powiem, zupełnie niezależną platformą w służbie tureckiej. W 2017 roku Turcy zawarli umowy dotyczące daleko idącej współpracy przy opracowywaniu swojego Kaana z Brytyjczykami. Wszystko wskazuje na to, że program Kaana rozwija się zgodnie z pierwotnymi planami, chociaż nie da się ukryć, że wszystko to postępuje znacznie wolniej niż w przypadku koreańskiego i konkurencyjnego dla Kaana samolotu KF-21 Boram. Tak czy inaczej, oblot prototypu Kaana to duży sukces dla lotnictwa tureckiego. 21 lutego 2024 roku Filipiny. W mijającym tygodniu nad Morzem Południowo-Chińskim, oprócz lotnictwa chińskiego, które dokonało wielu naruszeń przestrzeni identyfikacji zagrożeń powietrznych Tajwanu, bardzo aktywnie poczynali sobie także lotnicy z Filipin. Filipińczycy przeprowadzili szereg operacji wspólnie z lotnictwem amerykańskim, które wykorzystało okazję do wykonania pokazu siły, w którym uczestniczył jeden bombowiec B-52H, który wykonał wspólne przeloty z trzema filipińskimi samolotami szkolno-bojowymi FA-50PH? Trudno powiedzieć, kiedy faktycznie miał miejsce wspólny przelot, gdyż pojawiają się sugestie, zgodnie z którymi miało to nastąpić w poniedziałek, chociaż pierwsze informacje w zachodnich serwisach pojawiły się dopiero w środę. O przeprowadzeniu wspólnej operacji z filipińskimi samolotami poinformował m.in. Stars and Stripes, jeden z głównych amerykańskich serwisów medialnych przeznaczonych na potrzeby armii amerykańskiej. 21 lutego 2024 roku Stany Zjednoczone. Jak poinformowali we wtorek 20 lutego dziennikarze CNN, powołując się na anonimowego amerykańskiego oficera z Gwardii Narodowej Arizony, pierwsza grupa ukraińskich pilotów szkolących się na samolotach wielozadaniowych F-16 zakończy program szkoleniowy latem 2024 roku. Oczywiście nie jest to wszystko równoznaczne z tym, że samoloty F-16 trafią na Ukrainę latem i będą od razu wykorzystywane bojowo, ponieważ pierwsza grupa pilotów ukraińskich wyszkolonych na samolotach F-16 będzie liczyła maksymalnie cztery osoby. W tych warunkach na pierwsze operacje bojowe. Przeprowadzone przez samoloty F-16 z ukraińskimi znakami, trzeba będzie poczekać co najmniej do późnej jesieni 2024 roku, gdy Ukraińcom uda się zgromadzić odpowiednią ilość wyszkolonych pilotów, członków personelu naziemnego oraz stworzyć odpowiednie zaplecze logistyczne i techniczne. 22 lutego 2024 roku Stany Zjednoczone. Jednym z największych zaskoczeń Podczas tegorocznego Singapore Airshow jest deklaracja producentów amerykańskiego samolotu wielozadaniowego F-15EX, zgodnie z którą ich maszyna jest w stanie osiągnąć prędkość Mach 3. Zgodnie z deklaracjami Boeinga ma to być możliwe w konfiguracji bez żadnych podwieszeń i dodatków. Które negatywnie odbijają się na właściwościach aerodynamicznych płatowca. Samoloty F-15EX mają stać się podstawowym wyposażeniem jednostek lotniczych amerykańskiej Gwardii Narodowej. Jednocześnie producent firma Boeing wciąż poszukuje chętnych do zakupu kolejnych samolotów tego typu. No i tutaj do niedawna w gronie potencjalnych nabywców wymieniana była m.in. Polska. 22 lutego 2024 roku Szwecja, szwedzki producent samolotów wielozadaniowych Saab JAS 39 Gripen deklaruje, że jest w stanie rozpocząć szybkie dostawy Gripenów na Ukrainę. Szwedzi podają jednak warunki, które przynajmniej obecnie są bardzo trudne do spełnienia. Jednym z nich jest przyjęcie tego państwa do NATO, a NATO się póki co nie zanosi. Przynajmniej do momentu zakończenia wojny na Ukrainie, jeśli chodzi o Ukrainę, a jeśli chodzi o Szwecję, no to też trzeba będzie na to jeszcze poczekać, bo Szwecja niby już wita się z gąską i jest w ogródku, a jednak mimo wszystko okazuje się, że wciąż jest poza NATO. Już kilka miesięcy temu Szwedzi. Umożliwili ukraińskim pilotom przeprowadzenie testów samolotów JAS-39 Gripen. Ich wyniki pozostają nieznane, ale wiele wskazuje na to, że JAS-39 spisywał się bardzo dobrze, gdyż Szwedzi zadeklarowali gotowość sprzedania samolotów Ukraińcom. Ci jednak nie byli zainteresowani zakupieniem szwedzkich maszyn, w związku z czym krótko potem pojawiła się oferta przekazania samolotów za darmo. Która również nie została przyjęta przez Ukraińców. Jednocześnie przedstawiciele koncernu Saab zapowiedzieli, że będą namawiali swoich węgierskich partnerów do podjęcia rozmów z Ukraińcami w sprawie wysłania pomocy wojskowej na Ukrainę. Podobne kroki ma podejmować także rząd Szwecji, namawiany do podobnych działań przez pracowników koncernu Saab. 22 lutego. 2024 roku Chiny. Po raz kolejny w naszym dzisiejszym spotkaniu udajemy się do Chin, gdzie zgodnie z opublikowanymi przez Global Timesa informacjami, w dniu 19 lutego doszło do rozpoczęcia testów morskich samolotów pokładowych operujących z pokładu lotniskowca Liaoning. Według dostępnych informacji Pochodzących m.in. z zachodnich serwisów informacyjnych, podstawą do opracowania nowego samolotu morskiego wykorzystywanego przez chińskie lotnictwo morskie jest samolot wielozadaniowy J35, który ma posiadać cechy obniżonej wykrywalności także w wersji morskiej. Aktualnie podstawowym samolotem bojowym, który może być traktowany jako potencjalny przeciwnik tegoż chińskiego,. Samolotu pokładowego pozostaje amerykański FA-18 Hornet. 23 lutego 2024 roku Ukraina. Ukraińskie władze zgłosiły roszczenie, zgodnie z którym ich siły powietrzne miały zapisać na swoje konto zestrzelenie rosyjskiego samolotu wczesnego ostrzegania, który bywa także opisywany w różnych serwisach informacyjnych jako maszyna szpiegowska. Chodzi o samolot A50U który miał zostać trafiony i zniszczony pomiędzy Rostowem nad Donem a Krasnodarem około 200 km od linii frontu. Prawdopodobnie ze strzelenia dokonała jakaś grupa specjalna sił zbrojnych Ukrainy. Podobne akcje w rejonie Krymu i Kaukazu były już podejmowane wcześniej, ale po raz pierwszy na taką skalę. Z bardziej udanych akcji, które były podejmowane przez ukraińskie oddziały specjalne, można wymienić chociażby ataki przeprowadzane na most, który łączył Krym z kontynentalną częścią Rosji. Rosyjskie służby ratunkowe, które brały udział w zabezpieczaniu miejsca katastrofy, poinformowały, że szczątki maszyny spadły na terenie obwodu Kaniewskiego. Co sugeruje, że samolot A50U, który został zniszczony, mógł prowadzić patrol nad Morzem Azowskim. Jest to jednak bardzo trudne do zweryfikowania w kontekście posiadanych przez nas obecnie informacji. Musimy jeszcze trochę poczekać na to, co będzie się w tej sprawie działo i co zostanie ujawnione. A teraz. Przechodzimy już do serwisu krajowego, czyli zapraszam Państwa na Wisłę, gdzie nadal zimowe uśpienie, które przerywane jest przez polityczne wyskoki i protesty rolnicze. Przy okazji chciałbym skierować bez szydery na poważnie serdeczne pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy na protestach oglądają kanał Balszoj. Panowie i panie, jestem z wami, popieram w pełni. Dużo zdrowia dla was i waszych rodzin. Wracajcie szczęśliwie i zwycięsko do domu. 19 lutego 2024 roku: Dęblin. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie obchodzi 105-lecie stworzenia Lotniczej Gapy, czyli odznaki noszonej przez lotników polskich sił powietrznych, która przedstawia lecącego orła z wieńcem laurowym w dziobie. Gapa pojawiła się po raz pierwszy w 1919 roku za sprawą Władysława Guberskiego. Była wykorzystywana zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Aktualnie pojawiają się także gapy z zielonymi wieńcami, które noszą weterani, którzy mieli okazję trafić do Afganistanu i Iraku, gdzie wykonywali loty bojowe na śmigłowcach. Serdeczne dzięki za Waszą służbę dla kraju. Oby nigdy więcej nikt z Was nie musiał wykonywać lotów bojowych w jakimkolwiek kraju. 22 lutego. 2024 roku zakopane. Podczas poprzedniego weekendu ratownicy TOPR musieli prowadzić działania z użyciem dronów oraz śmigłowca, o czym poinformował rzecznik prasowy tacznańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Działania rozpoczęły się już w piątek, jednakże działania lotnicze nastąpiły dopiero w poniedziałek, gdy o godzinie 9 rano zakończono wyprawę Taterników na kazalnicy Mięguszowieckiej. Wezwanie od Taterników. Dotarło w niedzielę przed północą, gdy jeden z nich doznał urazu nogi i ogólnych potłuczeń. Nadmorskie oko wyjechali wówczas ratownicy, a także piloci dronów, którzy pieszo mieli dotrzeć do potrzebujących pomocy taterników. Dronami udało się im dostarczyć sprzęt potrzebny do przetrwania w nocy. Do momentu dotarcia ratowników. W godzinach porannych, wykorzystując chwilową poprawę pogody, ratownicy przy pomocy śmigłowca ewakuowali taterników do zakopiańskiego szpitala. 22 lutego 2024 roku Warszawa Sejmowa Komisja wysłuchała informacji pochodzących z Ministerstwa Obrony Narodowej na temat zasad i funkcjonowania lotów najważniejszych osób w państwie dokonywanych przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Według Mirosława Suchonia posłowie, wchodzący w skład Sejmowej komisji, otrzymali informacje dotyczące sytuacji panującej w jednostkach organizujących loty najważniejszych osób w państwie. Jednostką wojskową odpowiedzialną za przeloty najważniejszych osób w Polsce jest pierwsza baza lotnictwa transportowego, która ma swoją siedzibę na warszawskim Okęciu. Baza ma do dyspozycji kilka samolotów dostosowanych do przewożenia VIP-ów. Trzy Boeingi 737-800 oraz dwa mniejsze Gulfstream G550, a także śmigłowce W3WA Soku i Mi 8. W ostatnich latach najważniejsi politycy latali także samolotami Embraer ERJ-175, czarterowanymi od polskich linii lotniczych LOT. 22 lutego 2024 roku Dęblin Lotnicza Akademia Wojskowa poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego dotyczącego pozyskania symulatora lotu, który ma zostać wykorzystany do szkolenia przyszłych pilotów śmigłowców R-44 Robinson. Urządzenie ma posiadać wierną kopię kabiny śmigłowca R-44. Prace związane z nowym symulatorem mają zostać zakończone do października 2024 roku. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić 28 marca bieżącego roku. Symulator będzie znajdował się na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Wszystkich wykładowców, słuchaczy i absolwentów serdecznie pozdrawiamy. Ok, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Państwa interesujący. A jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. A jeśli z jakichś przyczyn nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie w ten sposób, to zachęcam do sięgania po inne materiały na kanale lub obejrzenia reklam. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z wirtualnej kawy i pozdrawiam widzów wspierających. Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Sławka BZDZ, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trousersa, Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rozpare, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Kinsana i Hene Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.